obliczu rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, coraz większą uwagę poświęca się odnawialnym źródłom energii. Jednym z najstarszych i najbardziej efektywnych sposobów pozyskiwania energii jest wykorzystanie wody. Energia wodna, znana również jako energia hydroelektryczna, od wieków stanowi kluczowy element w produkcji energii elektrycznej na całym świecie. Ale na czym dokładnie polega jej fenomen i jakie są perspektywy jej rozwoju? Energia wodna powstaje dzięki wykorzystaniu ruchu wody. Przede wszystkim w rzekach i zbiornikach. Najczęściej spotykanym sposobem jest budowa elektrowni wodnych, które przekształcają energię mechaniczną płynącej wody w energię elektryczną. Kluczowym elementem takich elektrowni są turbiny napędzane przez strumień wody, a te z kolei napędzają generatory, które produkują prąd. Elektrownie wodne dzielą się na kilka typów, w zależności od lokalnych warunków i technologii: zaporowe, przepływowe i szczytowo-pompowe. Elektrownie zaporowe korzystają z dużych zapór, które tworzą zbiorniki wodne, skąd woda spływa z dużą siłą na turbiny. Elektrownie przepływowe wykorzystują naturalny bieg rzeki bez tworzenia dużych zbiorników. Z kolei elektrownie szczytowo-pompowe pełnią funkcję magazynów energii, woda jest pompowana do górnego zbiornika, gdy zapotrzebowanie na energię jest niskie, a następnie uwalniana podczas szczytowego zapotrzebowania. Transformacja energetyki i odejście od dojście do neutralności klimatycznej nie uda się bez budowy magazynów energii i tych wielkoskalowych i tych mniejszych, które są częścią transformacji energetycznej. Dzisiaj zmieniając filozofię myślenia i przechodząc ze źródeł pogodowo niezależnych na pogodowo zależne, mimo że możemy uzyskać taką samą ilość energii w terawattogodzinach wyprodukowanych przez OZE, to jednak nie w takich momentach, jak byśmy chcieli, więc żeby tym zacząć jakoś sterować, no bo pogodą na razie jeszcze nie potrafimy, musimy używać takich urządzeń, jakim są magazyny energii i elektrownie pompowo-szczytowe, które są najbardziej popularną formą magazynowania energii w Unii Europejskiej. Energia wodna posiada szereg zalet, które sprawiają, że jest jednym z najbardziej cenionych odnawialnych źródeł energii. Przede wszystkim jest to źródło niezwykle wydajne i niezawodne, które nie zależy od warunków atmosferycznych, co pozwala na jej stabilne dostarczanie do sieci energetycznej. Ponadto, elektrownie wodne charakteryzują się bardzo niskimi kosztami eksploatacji po zakończeniu budowy, a sama produkcja energii nie generuje emisji gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń. Właśnie dlatego energia wodna odgrywa kluczową rolę w strategiach zrównoważonego rozwoju i redukcji śladu węglowego. Mimo wielu zalet, energia wodna nie jest pozbawiona wyzwań. Budowa zapór i dużych zbiorników wodnych może znacząco wpływać na lokalne ekosystemy. Zmiany w przepływie rzek, zniszczenie siedlisk, czy też blokowanie migracji ryb to tylko niektóre z problemów, z którymi trzeba się mierzyć. W odpowiedzi na te wyzwania, coraz większy nacisk kładzie się na rozwój technologii minimalizujących negatywny wpływ na środowisko, takich jak mniejsze, bardziej elastyczne instalacje przepływowe. Przyszłość energii wodnej wydaje się być obiecująca, zwłaszcza w kontekście globalnych dążeń do dekarbonizacji sektora energetycznego. Rozwój technologii oraz inwestycje w modernizację istniejących elektrowni wodnych mogą znacznie zwiększyć ich efektywność i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Dodatkowo, innowacje w zakresie energetyki morskiej, takie jak wykorzystanie fal, pływów i prądów oceanicznych, otwierają nowe możliwości pozyskiwania energii z wody. W miarę jak świat zmierza w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, energia pochodząca z wody będzie odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej. Jej niezawodność, wydajność oraz potencjał do dalszego rozwoju czynią ją jednym z filarów zielonej energii na globalną skalę.